Mamy obliczyć wartość wyrażenia a kwadrat, dodać 10b, odjąć 8, dla a równego 7 i b równego minus 4. Aby obliczyć wartość, musimy podstawić 7 w miejsce a i podstawić minus 4 w miejsce b, bo taką mamy sytuację. a równa się 7 i b równa się minus 4. Zróbmy to. Każde a występujące w wyrażeniu musimy zmienić na 7. Zamiast a kwadrat piszemy więc 7 do kwadratu dodać tym samym kolorem dodać 10 razy b Zamiast b w wyrażeniu musimy napisać minus 4 ponieważ w naszym przypadku b jest równe minus 4 zatem 10 razy minus 4 Podstawiłem wartość w miejsce zmiennej b i na końcu odjąć 8 Teraz wystarczy policzyć 7 do kwadratu to 49, 49 i dalej 10 razy minus 4. Jak pamiętamy, mnożenie ma pierwszeństwo przed dodawaniem. 10 razy minus 4 równa się minus 40, więc dodać minus 40 i na końcu odjąć 8. Mamy zatem 49 dodać minus 40, co w praktyce oznacza 49 odjąć 40. To się równa 9 i będziemy musieli odjąć od tego 8. Zatem wynik to 1. 49 odjąć 40 to 9, odjąć 8 to 1. I gotowe. Obliczyliśmy wartość wyrażenia dla a równego 7 i b równego minus 4.